We'll be chilling and having a good, good time. Matysia, witamy we vlogmasie numer 2. Bardzo proszę, losuj coś. Oddzieliłam dziewczynom kocykiem ich paczki. Możesz sobie wylosować jakąś. Tutaj Lila już czeka na reakcję, czy będzie się Matysi podobało. Także zapraszam. Coś tutaj wylosowałaś, no i otwieraj. Proszę cię. Boisz się? Będzie dobrze. Co tam jest? Co tam jest? Czy to będzie słodycz? Co to? Jakiś tie-dye slime. O! Nie wiem, czy nie zapakował. Ej. Mama, to miał być dla Lili. Ale chyba. To jest problem, bo ja na to patrzę tak. Mama, coś mi dodała do koszyka. Dobra, weź inne okienko, pomyłka, to będzie do Lili. O, no to... Mała wpadka w kalendarzu. Trudno, Matysiu, no zdarza się, nie? Ale Matysia, jaka reakcja? Taj tam slime. No szybciej, szybciej. Trzeba było to pod spód włożyć, bo znowu to wylosujesz za dwa dni. Czekaj, co na górze mam wybierać? No na górze niby, a ty pod spodem losowałaś? Pod spodem wcześniej? Pod tym kocem? No to nie dziwne, że wylosowałaś jej. To... No chyba już teraz będzie dobrze. Albo będę mieć jeszcze jeden. A tam to odłożyłaś pod spód, co? Czy nie? Nie. No to teraz będzie znowu wpadka za jakiś czas. Ale widać, że tam to jest otwarte. No dobra. Jak ten kalendarze, co? Ale się ubawiłam. Tajdam slime? To chyba nie dla mnie. Wiesz, Lila też mogła ci dopasować coś bardziej dziecięcego. Uważać, że jeszcze możesz się bawić lalkami Barbie na przykład. Nie. Nie? Nie wiem, co tu jest totalnie, ale jest tak zapakowana, żebyś nie widziała. O! Gingerbread latte hand cream. Uuu, fajne? Fajne. No, powąchaj, czy ładnie pachnie. Ej, fajny. Trochę dużo dam. No, trochę dużo. Weź trochę, weź sobie wysmaruj, ale wiem. O, pięknie pachnie, no. Och, już obie. Dziękuję. Ile punktów na 10? 10. Wow! Lepsze niż slime? No dobra, zawożę dziewczyny do szkoły i wracam. No, zbieramy papierki. Ale ładnie pachnie, czuć to. I zawiozłam dziewczyny, dzisiaj znowu mamy mgłę. No zobaczcie, nic nie widać. Nic nie widać, zaparkowałyśmy. Jest i Matysia. Zimno, Liluniu. A rękawiczki gdzie ma dziewczynka moja? Ja mam. Matysia ma, dobrze, brawo. Chociaż kurtka cienka trochę, ale mówi, że jest jej jeszcze ciepło. Ej, to jest możliwe, że mamy 0 stopni dzisiaj? To jest jakiś szok. To jest niemożliwe. Pada śnieg, pada śnieg. Dzwonią dzwonki zań. To nasz przebój tegoroczny. Musi padać dzisiaj śnieg. Lila mówi tylko no, bo ona powiedziała, że ani razu nam nic nie zaśpiewa we vlogmasie. Piszcie wszyscy w komentarzach, Lila, nie. Zaśpiewaj nam. Nie. No zaśpiewaj nam tak troszeczkę, chociaż... No zaśpiewa, chociaż... Nie. No Merry Christmas. Nie. Merry Christmas. Nie. Everyone. Mati nam będzie śpiewać. Nie? Żadna nie będzie z dziewczyn śpiewać. Cześć moi drodzy, witam ja was oficjalnie. Ja wam będę śpiewała, tylko uszy wam zwiędną. Tak, mama będzie śpiewała. My mamy już... Tylko iść. Witam was, zaraz dziewczyny idą. O, wy już musicie iść dziewczynki. No, wy już musicie iść, a ja uciekam. Jeszcze 2 minuty. No zobacz, 24 po... 2 minuty. Pół stopnia jest, podniosła się temperatura na zewnątrz. Nie.
Ale będzie dzisiaj chyba... O, ktoś tu się nie wyspał! Ale dzisiaj piąteczek. Rano nie śpię. Otwieracie po południu kalendarz. Jest 24. No mówię, idziecie, na razie. No musimy iść. No to idźcie. Ja nie muszę iść. Miłego dnia. Matysia, miłego dnia, buziaczki. Widzimy się po południu. I jedziemy chyba po czapkę po południu. Bo Maty nie pozwoliła mi, żebym sama jej kupiła. Na razie. Uważajcie na siebie. Właśnie, uważajcie na siebie, wyczekajcie, tu jeszcze kontrola. Siostrę odprowadzi, bo już jesteśmy pod całą szkołą. Także jest współpraca, ja stoję na włączonym silniku, a nie powinnam, więc śmigam. I jestem, moi drodzy, już pod sklepem, ale sklep jest od 9:00, ja mam trochę czasu, więc posiedzę, obejrzę sobie sama, mam taką chwilę dla siebie, obejrzę może jakiś vlog, jakiejś koleżanki YouTube'owej. Także z miłą chęcią sobie chwilę tak pochilluję, tu później jadę do domu, muszę zrobić śniadanko, ale chcę kupić sobie czapkę. Lili kupiłam, a Tysi po południu, no bo słuchajcie, jednak mam taką białą, ale do tej kurtki, chociaż mam beżową. No nie wiem, zobaczę, w każdym razie chcę się przejść do Nexta i do Peacocksa, bo chcę się troszeczkę rozejrzeć po, wiecie, inspiracjach gwiazdkowych, jakichś prezentach, może zobaczę jakąś fajną czapkę, to po południu jak przyjadę z Mati, to już będzie dużo, dużo szybciej. No i tak się dzisiejszy dzień zaczyna, jeszcze będę chciała wejść w sekcję komentarzy pod moim pierwszym chyba vlogmasem, no i może coś skomentuję, coś do Was powiem, bo to też taki fajny kontakt między nami. Okej, stawiam aparat na, słuchajcie, mojej torbie. Mam nadzieję, że nie spadnie i wchodzę w sekcję komentarzy. I tak, chciałabym odnieść się do tego komentarza. Hej kochana, wprowadzasz mnie w ten czas świąteczny niezwykle trudny dla mnie, ale dzięki Twoim filmom mogę oderwać się od tego, co złe. Mam zamiar być z Wami przez cały miesiąc vlogmas i potem też. Przede wszystkim dziękuję Ci bardzo za ten miły komentarz. Joanna Zając 5041. Chciałabym Cię serdecznie pozdrowić. Mam nadzieję, że chociaż tym, że się odniosę do tego komentarza, troszeczkę bardziej Ci umilę jeszcze ten grudzień. Postaramy się nie zawieść w tym vlogmasie. Mam nadzieję, że filmy będą fajne, będą trochę takie, wiecie, bardziej energiczne, później będą spokojniejsze, wszystkiego po trochu, bo trzeba też troszeczkę, wiecie, są przygotowania, jest choinka, są ozdoby choinkowe i to wszystko, cała ta aura, prezenty, ale nie zapominajmy też o tej sferze duchowej, żeby się też wyciszyć, żeby te święta spędzić w gronie rodzinnym albo, wiecie, żeby po prostu wprowadzić się w ten nastrój, chwilę takiej zadumy. Także tak. I kolejny komentarz. Bardzo Wam się w ogóle podoba intro, było mnóstwo komentarzy a propos intra i to jest bardzo miłe. Cieszę się, że cieszy to Wasze oko i czujemy się docenione. I Katarzyna Zielonka 4873. Piękne intro i ozdoby śliczne. Aniołki mnie urzekły. U mnie choinka żywa i ozdoby z poprzednich lat. Tak właśnie jak mówiłaś na początku, gromadzone przez lata, sentymentalne. Pozdrawiam. Również Cię serdecznie, Kasia, pozdrawiam. Słuchaj, ja też uwielbiam te wszystkie sentymentalne ozdoby. Właśnie w tym roku mi trochę żal, że ich nie będzie, chociaż mam nadzieję, że dziewczyny je powieszą. Ale ściągnęłam wszystkie pudła ze strychu i tak naprawdę patrzę na te ozdoby, przeglądam je jeszcze. Jeszcze, wiadomo, jest potrzebna czasami jakaś taka w życiu odmiana, człowiek chciałby coś innego, nowego. Jeszcze kiedyś planuję ubrać choinkę właśnie w takie bardziej właśnie owoce, jakieś drewniane rzeczy, tak po starodawnemu, po staropolskiemu powiedzmy. No i taki jest plan i w cukierki wtedy, a tym razem właśnie padło na taką bardziej, bym powiedziała, złotą, błyszczącą, coś w ten deseń. Chciałabym też powiedzieć, że... każda choinka, którą stworzycie, którą my stworzymy, naszą, czy jedną, czy dwie, będzie wyjątkowa, bo będzie to nasza, czy wasza, wiecie. Każdy robi swoją choinkę tak, jak lubi i każda jest piękna. Jak mi przysyłacie te zdjęcia, to ja jestem zauroczona, bo wydaje mi się, że każda z tych choinek ma taką cząstkę was, prawda? Także miło mi też się na to patrzę, bo jak mi przysyłacie te choinki, to sobie wyobrażam was trochę bardziej, no nie wiem, jak to powiedzieć, ale jest to mega, mega fajne. No, także też lubię właśnie te ozdoby zbierane przez lata. To jest taka mega pamiątka. Za dużo nadużywam wyraz mega.
Magdalena Kwiecień 6233. Karolinko, jestem zachwycona tymi ozdobami. Żałuję, że u nas takich nie spotkałam. Są bardzo w moim guście. Cudowne. Choinka będzie przepiękna. U mnie będą dwie. Jedna duża z kolorowymi ozdobami u syna, bo on tak lubi, a u mnie mała z białymi, granatowymi, szarymi oraz srebrnymi ozdobami. Światełka białe będą. Intro kapitalne, Mati, bardzo do Ciebie podobna tutaj. Jaram się bardzo na Wasze vlogmasy. Fajnie, że się jarasz. Też jestem ciekawa, jak będą u Ciebie te choinki. Możesz mi podesłać, że się jaracie ze mną tym klimatem. I jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, że też jestem właśnie ciekawa, jak granatowe ozdoby z takimi jasnymi wyglądają, bo to też musi być bardzo taki zimny klimat, taki śnieżny, pasujący właśnie do zimowego. I że Mati podobna do mnie. Było bardzo dużo takich komentarzy właśnie po intrze, że Mati jest podobna do mnie. No jest! Nie wyprę się, słuchajcie. Ciekawe, czy jakbyśmy szły tak, no jakby ktoś nie wiedział i gdzieś tam nas widział, to czy by stwierdził na jednej imprezie, jakby było 50 osób, że czy one nie są spokrewnione? Tak się właśnie czasami zastanawiam. No i czas sobie upłynął. Zostało mi jeszcze 15 minut i zmykam, ale fajnie, że mogłam się do Was odezwać. Będzie to znowu długi film, a ja będę znowu długo montowała, ale nieważne. Jestem w tym miesiącu tutaj dla Was. Słuchajcie, byłam w Nexcie. Podobała mi się jedna rzecz. Nie było śniegowców, które mi się wcześniej na stronie internetowej podobały, ale u nas ten Next jest mały i no tu w pobliżu domu, w sensie nie, że w Anglii, bo są różne, wielkie. No i nie kupiłam nic. Jeden sweterek mi się podobał, ale przejdę jeszcze po innych sklepach i to nie dla mnie, tylko dla Lili. Piękny, szary, z perełkami. Kupiłam jedną rzecz, słuchajcie, tylko w Sport Direct nic ciekawego nie było. Kupiłam po prostu skarpety i zobaczcie, z dyszki. Przecenione na 4 funty. Mogłam kupić dwupak za 6,50, ale potrzebowałam takich jednych. Chociaż zastanawiałam się nad czarnymi, ale nie było mojego rozmiaru. I tu mam chyba 3 pak takich dłuższych skarpet, wiecie, cieplejszych teraz. Także fajny zakup. O, jesteś! Czyli tak, Matysia Ci zostawiła otwarty pokój, tak? I dlatego mnie nie witasz, bo już byłeś we śnie na jej łóżku, znając życie. No i tu pudełeczka, tak, tu są jeszcze z ozdobami, jak będziemy zdobić dalej, tak, to pudełeczka sprzątniemy. Tu też jest jeszcze choinka Matysi, także dzieje się, dzieje, moi drodzy. A ja wróciłam, zaraz Wam pokażę, co kupiłam, bo akurat Peacock kupiłam. Słuchajcie, to, co się wydarzy w tym okienku dzisiaj, w dwójce, to jest coś, przez co ja się popłakałam. Także dziewczyny dzisiaj będą otwierały dwójkę i uwierzcie mi, że tu jest moc. Jestem, słuchajcie, chciałam sobie ustawić takie troszkę śniegu za oknem, kominek włączyłam, czemu by Was nie wprowadzać w ten klimat? Więc tak, te skarpety Wam pokazywałam, naprawdę super cena, 4 funty, grube, możemy je otworzyć w ogóle, skarpety były potrzebne i już Wam pokazuję, to są tego typu skarpety. Czyli na przykład jak macie takie zimowe też buty krótkie, to można je sobie trochę wyjąć, zmarszczyć, coś w tym stylu, no i też będą cieplutkie, dobrej jakości, fajne skarpeteczki. Idziemy dalej, następne skarpety, no te jak zobaczyłam, to się w nich zakochałam. 6 funtów, w Peacock była dzisiaj promocja, minus chyba 30%, jest tu rabuś oczywiście i mi pomaga. Zaraz mu damy snacka, zobaczymy, czy dzisiaj będzie lepiej. Sorry, że ja to tak obgryzam. I zobaczcie, to są takie długie kropy, w ogóle jakie śliczne, a jakie przyjemne i idealne na zimę, a drugie są beżowe. Zobaczcie, jakie piękne i tak samo można je sobie fajnie zmarszczyć. No, myślę, że dziewczyny będą piały, na pewno jedne zabierze mi Matysia. Z chęcią się podzielę, bo czemu by nie. Także zobaczcie, dzisiaj jest chyba dzień skarpet. I następna rzecz, szalik. Ja nie mogłam dobrać szalika, ja mam czapkę beżową, tu jak coś to rabuszek. No i ta czapka, słuchajcie, nie wszystko do niej pasuje. Teraz są modne szaliki mega z frędzlami, on jest taki przyjemny, lećcie do Peacock, jak jesteście z UK, bo są te szaliki w dobrej cenie, już bym Wam powiedziała, ile on kosztował, jak znajdę rachunek. W porównaniu z innymi sklepami wydaje mi się, że cena była super. Już Wam mówię,
Oj, chyba jednak nie było przeceny na to. Ej, wiecie co, nie było jednak przeceny dzisiaj, z tego co widzę, a dziwne, bo było napisane na tym minus 30%, ale może nie doczytałam, może na jakieś określone rzeczy. Także ten szalik kosztował 14 funtów, słuchajcie. 14 funtów, no to też nie jest aż tak malutko, prawda? Ale to jest taki fajny szalik, porządny, jest nawet na nim cena. No zobaczcie, no zobaczcie to, można go sobie tutaj... wiecie, otulić, no ja nie wiem, czy któraś z dziewczyn mi się nie przypnie. Miałam taki kiedyś niebieski, nie wiem, czego jeszcze mam w szafie, bo Artur zawsze mówił, jaki brzydki ten twój szalik, ale nie wiem, no mi się podoba mega, źle go oczywiście ułożyłam, jak to ja przy szalikach, no zobaczcie, rewelacja, miniaturka może będzie z tego jakaś. Zobaczymy, super jest ten szalik, superowy, zostaje w nim jeszcze chwilę. I już tutaj praktycznie nic nie ma, jest jeszcze, są jeszcze w sumie, zaraz Wam pokażę. Wzięłam takie, zobaczcie, mega puszyste, mięciutkie jak sweterki, gumki, właśnie do zrobienia sobie kucyka czy koka. No to jest takie miłe w dotyku, jedna kosztowała 2,50, druga kosztowała i jest z uszami renifera. Zobaczcie, żeby nie było, niech będzie dalej świątecznie. Podobne są, ta jest troszkę ciemniejsza i ma te reniferki, a ta nie ma. Przepiękne, naprawdę, jedna 3,50 funta, druga 2,50, ta 3,50 i powiem Wam, że mi się mega podobają. Na pewno dziewczynki będą chciały. I wzięłam ubranko, świąteczny sweterek, ten sweterek był w fajnej cenie, bo akurat to była jedyna rzecz, która była przeceniona z 5 funtów na 2,50 funta. To jest bardzo mało, bo te sweterki w tym roku chodzą u nas od 5 do nawet 10 funtów, takie, wiecie, zimowe. Oczywiście są i droższe dla większych piesków czy kurtki, ale tutaj była przecenka, także mega fajnie, zobaczcie, śliczne, będzie idealne. No i te gumeczki, jak widzicie, skarpety, same takie zimowe, ciepłe rzeczy i tu już nic więcej w sumie nie mam. Wszystkie rzeczy. Chciałam kupić czapkę, ale Matysia chce wybrać sobie czapkę sama, więc nie będę jej tego psuła. Dobra, dajemy Rabusiowi kalendarz. Skoro już tutaj jestem, otwieramy kalendarz z Rabusiem, dobrze? Mam nadzieję, że Rabuś dzisiaj nie będzie robił takich scen, jak robił wczoraj. Chodź, dobre pancia, da! Nie masz sweterka? Chodź. Otworzymy z Rabusiem. Gdzie jest dwójeczka? Dwójeczka. Rabuś, ciebie się wszyscy wczoraj śmieli, że ty tak otwierasz ten kalendarz. Proszę, Rabuś. Zobacz, co tu pancia otwiera? Oho! Dla Rabusia! Dla Rabusia! Zobacz! No słuchajcie, może będzie jakiś progres, przełożymy. Otwieramy Rabusiowi. To jest naprawdę duże, zobaczcie, tak się to prezentuje. On już chce, chodź, chodź Rabulek. Pokaż, że ty jednak jesz jakieś snaki. Dla Rabusia, dobre. Pancia dała. No! Jedz, Rabuś, powąchaj sobie. Nie rób wstydu. Słyszycie ten dźwięk? No, mój mistrzu kochany chyba jednak zje. Dobre skarbie. No super, brawo, Rabuś. Mamy to, czyli ten snack był lepszy. Może jest tam tuńczyk w składzie. Bawić się chcesz? Dawaj tego kota. Jaki szczęśliwy po snaczku dzisiaj. Dawaj tego kota. Dawaj tego kota. Ty mój kocie, ty. Ty mój kocie. Now I
widzicie? Tak to jest ze mną. Jestem mega w ogóle dzisiaj, słuchajcie, podjarana i podekscytowana. Wy jeszcze nie wiecie dlaczego. Ja już wiem. No, jestem. Czekam na dziewczyny i działamy sobie po południu dalej. Zobaczcie, na tym wielkim telewizorze to ja mam normalnie obraz na świat, jakbym miała okno i za oknem śnieg pada, który wiecie, że ja uwielbiam i kocham. Oczywiście, nie tak na co dzień, żeby odśnieżać samochód, tak jak się niektórzy muszą z tym borykać, ale tak do popatrzenia, w domku cieplutko, gorąca czekolada, sweterek zimowy. Dzisiaj w ogóle musiałam trochę tutaj zwężyć, bo za duże miałam, słuchajcie, te rozcięcia i rano tutaj walczyłam z tym, ale ogólnie fajny sweterek, mam go chyba pierwszy raz na sobie. Wam pokazywałam już, jak wyglądają mniej więcej te lampeczki białe, bo już lampeczki wiszą na choince. Rabuś, wyłaź stamtąd. No właśnie, na razie nic nie rusza, bo nie ma bombek, ale wiecie, wchodzi pod tą choinkę. No i tak one się prezentują i jeszcze w środek pójdą prawdopodobnie żółte. Jechałyśmy po czapkę, Mati sobie coś tam przymierza. Nie widać. Będę ci robiła zdjęcia i ci pokazywała, bo nie ma lusterka. Ej, ta fajna, lepsza niż tamta. Nie wybrałam Mati się czapki, za to ja wybrałam. Biorę tą. Nie wiem, co chcę. No właśnie. Zimę i mamy. Mamy dwie czapki i szalik. Poczekaj. No, mierzymy zaraz, tak? Którą chcesz założyć? Poczekaj, mój... Dobra, Mati zakłada swój zestaw. Mierzymy na żywo. Na zewnątrz. Tylko muszę to zdjąć, żebym mogła bardziej trochę... No dobra. Wybrała bardzo prostą czapkę do wielu różnych, tylko... O, właśnie. Bo ona ma malutką głowę, wiecie? I ciężko jej dobrać... Bardzo trudno wybrać. Bo wszystkie te z puszkami jej ciążyły. Tak jakby miał ci puszek z tyłu spaść, nie? Przeciążyć głowę. Trzymasz? Tak. Ops. No. Ej, dobrze będzie. Wygląda ekstra. Nie wiem, pokombinuj, ale bardzo ładnie. Nie tak chyba, tak naokoło sobie zawijasz. No, musisz... Nie. Jedziemy do domu, bo się ciemno zrobiło. Dobra, to jest to zadanie. Mati je przeczyta, tylko poczekajcie. Bo chcę je tak ułożyć, żeby Mati je odpowiednio mogła czytać. Ja jej będę pomagała. Musisz wziąć tak, nie otwierasz wszystkich. Tylko bardzo pomalutku, rozumiesz? Nie, Matysia, ale poważnie. Słyszysz, co mówię? Tak musisz pomału, co ona będzie miała zrobić? Bardzo nie ma. No, pomalu. Weź plecak lub torebkę. Głośniej. Weź plecak lub torebkę. Spakuj, co potrzebujesz. Na weekend. Bo jutro lecisz z siostrą do co? Co? No nie przeczytałam. Polski? Lecimy na weekend do Polski. Naprawdę? Nie! Lecimy na weekend do Polski ucałować babcię i dziadka przed świętami. Rabuś, czy ty to słyszysz? Rano lecimy, jutro raniutko. Ja płaczę! Tak? Mamo, dziękuję! I tata! Dziękuję! Lecimy razem z tatą! Lecimy z tatą! Dziękuję! Dziękuję, kochana! Fajnie? Super! O, szóstej! Nie płacz! Nie płacz! Ale dziękuję! Będzie śnieg! Ma padać tylko jutro! Akurat jutro! Ma padać śnieg jutro w Polsce! Dziękuję! Dziewczyny! Musicie się spakować, lecimy na weekend do Polski. Na ile dni? Oh my god! Na 3 dni. Zobaczycie Mikołaja prawdziwego. Zobaczymy Mikołaja! A jak to splanowałaś? Splanowałaś? Oh my god, mama! Jak ty to mogłaś zrobić secret? Tak mi było ciężko, żeby to był zobaczycie. Boże! Naprawdę? No!
No nie, nie jedziemy na święta, tylko jedziemy przez dziadka, święta. Wszystkim zrobimy niespodziankę. Kolejna rzecz. Nikt nie wie w Polsce, że przylatujemy. Dziękuję, kocham bardzo głodno. Nikt nam nie nawiąza. To będzie niespodzianka dla nich. Nie, mama, kocham cię. Fajnie. Mama, dziękuję. Mama, dziękuję tak bardzo. No już przestańcie, no to tylko lot do końca. No już bardzo super. Zabieramy się, słuchajcie, za pakowanie. To będzie szybkie pakowanie. Ogarniamy się. Lila, jaka szczęśliwa. Ten materiał chyba już pójdzie. Trzeba troszkę odkłaczyć piżamkę. No. Dziewczyny są takie szczęśliwe, ja też, słuchajcie, jestem szczęśliwa. Słuchajcie, tylko takie mam światło teraz niekorzystne, widzicie? Więc tak, ja dlaczego byłam taka wzruszona w poprzednim filmie i tak mnie brało na płacz? Dlatego, że Artur miał z nami nie jechać, ale okazało się, że jednak z nami jedzie i jak dostałam tą informację, że z nami leci, to po prostu byłam przeszczęśliwa, że też będzie mógł. Oprócz tego, że chcemy zrobić niespodziankę rodzinie, uściskać ich przed świętami, ja też planuję zrobić sobie badania. Muszę sobie zrobić badania, także od razu, wiecie, dwie rzeczy ważne załatwimy. Mama.